dzisiaj jedziemy w okrojonym składzie. Czyli zaczynamy od wjazdu na kemping. Kamper Sławka i Kamili. I dalej jest nasz kemper. Toaleta dla niegrzecznych. No i sobie siadacie i łowicie. Jest taki pomościk. Coś niesamowitego. Jakie obciążniki na krępie. Które masz już? Piątkę? Do piątki doszedłeś? Tak, do piątki. No zobaczcie, jaki sposób na drżdżownicę. Są jakieś? Trzeba tutaj smażyć pomału. Grill już uruchomiony. Cześć, witajcie w nowym vlogu. Ja nazywam się Łukasz. A ja Kaja. Dzisiaj jedziemy w okrojonym składzie, ja i Kaja. No ale dlaczego, to powiem wam później. Ale zmierzamy gdzie? Zmierzamy na Kemping Farmę. Dość blisko tutaj, gdzie mieszkamy, bo jest tylko godzinka drogi. Także zapraszamy na odcinek, zapraszamy na vlog. Zostańcie z nami. Forest Oak Farm. Tutaj, proszę państwa, jesteśmy na miejscu. No dobra, gdzie tu się idzie? Tereny fajne, no to mi by miał tutaj gdzie pobiegać. Zobaczcie, jak tu fajny teren. Tak, ale to mi ten ma łapę. Pewnie pójdę do recepcji. Welcome, new arrivals, please park here. After parking, dobra, to jest to parkujemy. No, park. New arrivals. Ok, idziemy do recepcji. No więc tak, jesteśmy tutaj umówieni ze znajomymi, oni też już przyjechali. Rozmawialiśmy z panią na recepcji, pani powiedziała, że nam pokaże tą parcelę koło nich, ale może być mało miejsca, jeżeli wtedy nie będziemy tam, nie zdecydujemy się, żeby tam zostać koło nich, no to pojedziemy na swoją parcelkę. Zaraz zobaczymy, ile tam jest miejsca. Grilla rozpalił. Już piwo pije. Sprawa jest tego typu, że stajemy tutaj. Pani powiedziała, że teoretycznie, tak jak mówiłem wcześniej, nie mamy parcel koło siebie. No ale także nie ma dzisiaj po prostu pełnego obłożenia. Możemy stanąć tutaj, na tym kawałeczku. Będziemy mieli blisko siebie. Nie będziemy mieli oddzielnej trawki, no ale wystarczy nam przecież tyle trawy, bez przesady. Dobra, ja się przeparkowuję na to miejsce. No i co? Zaczynamy relaks. I'm gonna dance by myself, like nobody's watching. Don't really care if my rhythm's off, 'cause I'm gonna dance like nobody's watching me. I'm gonna dance. Patrz, już siedzi u nas. Jedzie, nie ma co. Nie ma kolegi, to ona szaleje teraz. Teraz zobaczymy, czy mamy jakiś poziom w ogóle. Gdzie zobaczymy ten poziom? Tu, na stoliku. Trzeba by było podnieść troszkę przód. I lewą stronę, całą lewą stronę. To chyba zrobimy tak, że całą lewą stronę podniesiemy. Jeszcze zobaczymy na szafce od kuchni. Decyzja podjęta, że zostawiamy tak jak stoi i tyle. Delikatnie, to nie jest dużo. Tyle nam brakuje do poziomu. Zostaje, akurat będzie głowa z tej strony, jak będziemy spali. Kaja, wystawiłaś już ten? Podłogę położyłaś? Położyłaś. To bierz krzesła. Pomocniku mój. Dwa tylko wyciągamy, nie? Starczy. Rozłóż je. I tak stoimy. Słońce pomału zachodzi. Zrobiliśmy grilla, zjedliśmy. No i co? Posiedzimy wieczorem. Pogramy może w jakieś gry, a jutro widzimy się i pokażę wam, jak wygląda ten kemping.
Sandero, witajcie w kolejnym dniu. Kaja jeszcze śpi, ja wstałem, umyłem się i zabieram się za śniadanie. Zobaczcie, gdzie my w ogóle jesteśmy. Tutaj jest Bristol, a my jesteśmy na kempingu niedaleko. Kemping nazywa się Forest Oak Farm. Bardzo fajny kemping, który wam dzisiaj pokażę. Tak jak mówiłem wcześniej, jesteśmy sami z Kają, a to dlatego, że Ania miała pracę. To jest pierwszy powód, a drugi powodem jest to, że po prostu nasz pies Tommy ma problem z łapą i wczoraj był u weterynarza, był usypiany, żeby tą łapę dokładnie zbadać. Na szczęście nic tam takiego poważnego nie ma, ma antybiotyki, maść, no ale po tej narkozie no niestety nie nadawał się na jazdy, więc Ania po prostu została, a my z Kają przyjechaliśmy i wraz z ekipą, z Sławkiem i z Kamilą. Także dzisiaj pokażemy wam ten kemping, na spokojnie pochodzimy sobie. Nie ma tutaj nie wiadomo jakich atrakcji, jest to taki kameralny kemping, ale jest takie małe jeziorko, jeżeli można nazwać to jeziorkiem, takie oczko wodne, znaczy no, taki mini stawik, o, tutaj na kempingu. Bardzo fajnie dookoła zielono, wybieg dla psów, miejsca postojowe na kampery, na namioty, także cisza, spokój, jeżeli ktoś chce odpocząć na kameralnym kempingu, no to go wam dzisiaj pokażemy. Jak tam, gotowa jesteś? No, jestem gotowa. To chodź, idziemy. Przejdziemy się na kempingu, ale pierwszy musimy umyć naczynia, nie? Nie. Bierz całe to wiadro. Dużo jest? Nie. Chmurki, troszeczkę jest zachmurzone, ale jest bardzo ciepło, naprawdę. Jest około 25-26 stopni. Mamy zmywarnię. Jak tam? Sama jesteś? Sama. No, tak jak widać, czyściutko. Dwa zlewy. Tutaj wszystkie informacje. O, i mamy pralkę i suszarkę. Ile kosztuje pranie? 4 i... No tutaj jest cena za pralkę, washing machine 4 funty, pranie, suszarka 1 funt, 10 minut. A teraz przejdziemy się do toalet, zobaczymy jak tam jest. Więc tak, wchodzimy po schodkach. Ladies, gents, idziemy do gen. A więc tak, widzę już toalety bardzo fajne. Czysto. Pisuary. Umywalki. No i prysznice. Tak wyglądają. Jest tutaj oddzielna ścianka, dużo miejsca. Zaczynamy od wjazdu na kemping. Kemping nazywa się Forest Oak Farm i idziemy, pokażę wam jak on wygląda. Już na wjeździe do kempingu możemy zobaczyć ile tutaj jest zielonych terenów dookoła. Kemping jest oddalony od tej głównej drogi, tak myślę, że kawałeczek, nie wiem, 300-400 metrów, a dookoła otoczony jest zielenią. Jest kilka takich małych stawików, które wam zaraz pokażę i zaraz zobaczycie jaka jest woda w tych stawach. Jak już wjedziemy, trzeba się zatrzymać tutaj na tej zatoczce i udać się do recepcji, która znajduje się zaraz tutaj w tym brązowym budynku.
Takiej toalety to jeszcze nie widziałem. Toaleta dla niegrzecznych. Kaja, to twoja toaleta. To jest twoja toaleta. A tak na poważnie, tutaj wylewa się po prostu toalety z kamperów i z przyczep kempingowych. Tutaj po lewo toalety, zaraz za rogiem zmywarnia, tam gdzie byliśmy wcześniej. I kemping składa się po prostu z takich alejek, takich odnóg. Tu jest jedna, tam jest, są raz, dwa, trzy. Trzy stanowiska po prawej, trzy po lewej i tam troszeczkę dalej też jest parę. Tutaj wzdłuż tej alejki jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć stanowisk. Z tej strony są utwardzone trzy stanowiska i dalej są miejsca na namioty. Nasza docelowa parcelka miała być ta tutaj, ale tak jak mówiłem wczoraj, pani pozwoliła nam stanąć razem, było miejsce, więc tą parcelę zwolniliśmy. A zobaczcie dookoła, ile jest zieleni, jak dużo tutaj jest miejsca. Na parcelach nie ma bezpośrednio kranów, ale zawsze jest kilka takich wspólnych, gdzie możemy uzupełnić wodę. Tak już widzę, że właśnie te parcele, na której my mieliśmy stać, są bezprądowe, bo nie ma tutaj żadnych słupków, a na tamtych, na których stoimy teraz, są właśnie słupki, gdzie możemy podłączyć prąd. Tutaj my stoimy, kamper Sławka i Kamili i dalej jest nasz kamper. O, a oni już chilloutują się. Jak tam? A tutaj są, widzę, stanowiska na przyczepy kempingowe, takie większe parcele. No i dróżka nad ten stawik. A z tego co wiem, jest tutaj kilka takich zbiorników wodnych, także zaraz wam pokażę. Przy samej wodzie są ławeczki, gdzie można posiedzieć. A kolor tej wody jest przepiękny, zobaczcie. Jeżeli lubicie łowić ryby, możecie też tutaj sobie połowić. Są numerki, za łowienie ryb trzeba zapłacić. Takie stanowisko sobie po prostu wykupujecie, no i sobie siadacie i łowicie. Jest taki pomościk, wchodzimy na wysepkę. Obok stawu jest wybieg dla psów. Zobaczcie. Również jest ogrodzony. Duży wybieg, tak. Spokojnie psa można wypuścić. Aż widzę tam daleko, naprawdę on się ciągnie daleko. Obeszliśmy cały ten staw dookoła. A tutaj widzę, że jest następny. Z takim samym kolorem wody jak poprzedni. Coś niesamowitego. O, tam zrobiony jest taki mini wodospad. I woda wpada do następnego zbiornika. A wybieg dla psów, zobaczcie, tam jest wejście, cały czas ciągnie się wzdłuż, jest ogrodzony płotem. Aż tutaj do tego miejsca. No muszę powiedzieć, że kemping bardzo mi się podoba. Pomimo tego, że nie ma tutaj jakoś wiele atrakcji dookoła, nie masz gdzie tutaj pojechać, chociaż na pewno by się coś znalazło. Jak wiecie, przyjechaliśmy tutaj kamperem, więc po prostu no, na razie się stąd nigdzie nie ruszamy. A tym bardziej, że przyjechaliśmy w piątek wieczorem. Dzisiaj jest sobota, jutro wyjeżdżamy, więc nie ma co się ruszać. Jedzenie, zapas zrobiliśmy, więc stoimy. Tak jak mówię, bardzo fajny kemping, cisza, spokój. Jeżeli jest pogoda, tak jak dzisiaj mamy pogodę, no to coś pięknego, można naprawdę odpocząć. Można przyjechać z psem, pies ma gdzie się wybiegać. Bez wychodzenia na zewnątrz, dookoła kempingu, wszędzie możecie spacerować. Obejście całość tutaj całego tego kempingu, myślę, że jest 15 minut. Ale naprawdę można sobie odpocząć, przysiąść na tych ławeczkach, które są porozstawiane przy tej wodzie, przy tych oczkach wodnych. No super, super, naprawdę godny polecenia i niedrogi, bo za ten kemping od piątku wieczorem do dziś, do niedzieli, czyli dwie noce, ja z Kają zapłaciliśmy 42 funty, więc no naprawdę nie jest źle. Jak blisko jest to jezioro,
do kamperów. Zobaczcie, stoimy aż no tutaj, na górce. Nasz kamper i Sławka. Zobaczcie, gdzie my idziemy. Kierownik, gdzie idziemy? Na obiad. Na obiad. Słuchajcie, 7,50, tak? Kosztuje pas taki, taki bilet, zezwolenie na łowienie ryb. No idziemy, a Sławek ma wędkę, zainwestował aż 15 funtów. Więc profesjonalna wędka. Z całym wyposażeniem jeszcze trzeba do tego dodać. No, dużo haczyków, dużo przynęt. My jako doświadczeni rybacy, wędkarze, zaraz złapiemy jakiegoś suma. No nic, zobaczymy. Zobaczcie. Jakie obciążniki, nakrętki. W zestawie nie było. Pewna profeska. Jaka? Czy dobrze założyliśmy? Tak. No dobra, czyli to co? Zarzucać? No. Dobra. Rzucamy. Może będzie ktoś się tak zrzucał. No i dobra, i co? Czekasz! Czekamy. No zarzucaj, tylko uważaj na psa. Dobrze. O, ważkę spłoszyłeś. Może trzeba ustawić trochę dłuższy grunt. No zobaczcie. Jaki sposób na drżdżownicę? Są jakieś? Jest to duża. Ale gruba, patrz jaka gruba. To bierz ją. Nie! Nie, to nie drżownica. Jakiś drut. Myśleliśmy, że to drżownica, a to drut. Ale mimo... O, jest tu, zobacz. No, to taka duża. Dobra, mamy trzy. To nie żywa. Kaja próbuje swoich sił. Jak tam biorą ryby? Nie. Więc nie bierze, co? Chyba dlatego, że te drżownice może są jakieś za małe, albo trzeba by było może na kukurydzę spróbować. Pogoda się piękna zrobiła. Czekamy, łowimy. Tak wygląda łowienie ryb. My kibicujemy. Mamy człowieka, który dla nas łowi ryby. Ale dla nas, właśnie, Kaja dla nas łowi ryby. Więc tak, tu jest stanowisko pierwsze. Niestety nic nie brało. Przeszliśmy na stanowisko numer 2. Tych stanowisk jest tak, nie wiem, ze 30? 18, więc jeszcze się może trochę zejść. Stoimy, jak wiecie, tutaj. Dwa nasze kampery. Postanowiliśmy zrobić grilla sobie tu, przy samej wodzie. Tylko teraz tak, musimy przynieść grilla. Przyniesiemy naszego małego, bo po prostu ja mam butlę taką przenośną. Sławek ma kadaka, który podłącza do butli w swoim kamperze. Więc co, ja idę po grilla, przyszykujemy. Kamila już poszła też przyszykować jakąś kiełbaskę, jakieś mięsko. I będziemy robić sobie grilla nad samą wodą. Przyszedłem do kampera, zrobię kaszanki, ale tak się nagrzało, to muszę otwierać trochę. Tak, tutaj jest otwarte. Z tyłu tam nie otwieramy, tutaj otworzę drugie, żeby się zrobił troszeczkę przeciąg. No mówię wam, bo jest tak ciepło, aż się nie spodziewaliśmy. Zobaczcie, muszę niestety ja szykować grilla. Ani nie ma, niestety wszystko spada na moje ręce, ale nic. Damy radę. Także tak, Kamila poszła szykować jedzonko, też mięsko, jakieś kiełbaski. Ja też mam kiełbasę, kaszankę. No i działamy. Także tak, cukinię kroimy w plasterki, zaraz przyprawię przyprawami. Wrzucę wszystko do miseczki. Co jeszcze? Mamy kukurydzę i kiełbasę. To wszystko będziemy robić na grillu. Ja to wszystko wrzucę tutaj w miskę, żeby łatwiej było zanieść. I wszystko tam po prostu usmażymy, ugrillujemy. Grilla też trzeba będzie tam zanieść za chwilę.
samych staławeczkach, na których siedzieliśmy wcześniej, przenosimy się tu. I które masz już piątkę? Do piątki doszedłeś? Tak, do piątki. Na razie przegrywam walkę z rybami. I nic nie ma. Co, kukurydza cały czas? Teraz na chleb. Na chleb, o. Teraz na chlebek. Nowy sposób. A może też trzeba jakoś tak głębiej, co? Próbowałeś? Zmieniam chwilę już. I nic? Modby robię. I... Ale to pan po lewej też nie to zrobi. Tak. Trzeba tutaj smażyć pomału. Grill już uruchomiony. Kiełbaska, kaszanka naszykowana. Smażymy, zaczynamy. Sławek tam się zmaga z rybami. Na razie nic nie bierze. Może się uda do wieczora coś złowić. Ale i tak trzeba od razu wypuścić. Zresztą nawet byśmy nie chcieli nic zabierać. Dzień dobiega końca. Sobota się kończy. Jutro niedziela. W niedzielę wyjeżdżamy. Tak jak widzieliście, byliśmy na rybach. Robiliśmy grilla. Po tym wróciliśmy do nas, siedzieliśmy przed kamperem, no a później, jak już się troszeczkę zrobiło zimniej, weszliśmy do nas i sobie tutaj pooglądaliśmy YouTube'a. Tymczasem kończymy dzisiejszy dzień i widzimy się jutro rano. Siemano, w niedzielę. Właśnie wstaliśmy, parzymy wodę na kawę i na herbatę, jemy kanapeczki, no i będziemy się zbierali, bo trzeba stąd wyjechać o godzinie do godziny 11. Ale co, markizy nie rozwijaliśmy, krzesła są już w środku, został tylko dywanik, więc układamy, ogarnimy i spadamy. Spakowaliśmy się, już wszystko jest gotowe, ruszamy do domu, koniec weekendu. Pogoda się troszeczkę zepsuła, ciepło jest, ale jest po prostu zachmurzone. No i tutaj latają samoloty, więc jest w pobliżu lotnisko, niestety drona nie jestem w stanie tutaj puścić, więc nic. Godzinka drogi przed nami, może nawet tak godzinę 20, zobaczymy, czy będą jakieś korki. Ustawiamy drogę do domu, zobaczymy, jak tam koreczki. Dom. No, 58 minut niedaleko, także zobaczcie, jesteśmy tu. Trzeba przejechać przez Mosny, czwórko tutaj, jak jest między Walią a Anglią, w stronę Bristolu i M5 w dół do Weston Supermarket. Jesteśmy w domku, zaparkowaliśmy na naszym miejscu parkingowym, także teraz niestety najgorsza część, której nikt z nas nie lubi. Trzeba się wypakować. Bierzemy się. Zadowolona? No. Jak tam weekend oceniasz? Dobrze. Wszystko fajnie? No. Pogoda nam się udała, nie padało. Było super. Takie szybkie podsumowanie, czyli wyjazd trzydniowy na dwie noce, w piątek wyjechaliśmy, dzisiaj jest niedziela, powrót. Za kemping zapłaciliśmy 42 funty, bez prądu. Jeżeli chodzi o kemping, no to super kemping. Tak jak mówiłem, no niestety w okolicy za dużo rzeczy tam nie ma do porobienia, ale na pewno dla chętnych, którzy by mieli na przykład jeszcze dodatkowy samochód, pojechać można z przyczepą lub rowery. Można pojeździć tam po okolicy, jest niedaleko Lidney. Takie miasteczko, gdzie też można pozwiedzać, jest Forest of Dean, też fajny las do spacerów. Także no, dla chcącego nic trudnego. My nigdzie się nie ruszaliśmy z kempingu, pojechaliśmy ze znajomymi, z Kamilą i Sławkiem, których pozdrawiamy. Także my tylko tam po prostu odpoczęliśmy, posiedzieliśmy, robiliśmy grilla, było super. No i tyle, a tymczasem koniec. Trzymajcie się, dzięki za oglądanie i pozdrawiam wszystkich serdecznie, pa!